autobusem z dziećmi przez zamknięty przejazd. Ruch prokuratury śledztwo w sprawie. Kierowcy autobusu z dziećmi. Przejechał przez tory, mimo opuszczonych rogatek. Kierowcy prowadzącemu autobus szkolny, który przejechał przez przejazd kolejowy pomimo opuszczonych rogatek grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura w Mieńsku Mazowieckim wszczęła śledztwo. Do zdarzenia doszło 19 maja na przejeździe kolejowym w miejscowości Chrośla województwo mazowieckie. W internecie pojawiło się wideo ukazujące nieodpowiedzialność kierowcy autobusu. Rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Siedlcach Krystyna Gołąbek poinformowała w poniedziałek, że w związku ze zdarzeniem, do którego doszło 19 maja 2022 rok. W miejscowości Chrośla, powiat miński, 20 maja 2022 rok. Prokuratura rejonowa w Mińsku Mazowieckim wszczęła śledztwo w sprawie umyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Chrośla, przez kierującego autobusem szkolnym MKI Iveco, którym przewożonych było co najmniej kilkunastu uczniów. Kontynuował jazdę i ominął opuszczone rogatki. Prokurator podkreśliła, że kierowca autobusu kontynuował jazdę i przejechał przez przejazd, omijając rogatki, pomimo tego, iż sprawnie działające urządzenia przejazdowe zabraniały ruchu. Rogatki były opuszczone i emitowały sygnały dźwiękowe oraz świetlne. Kierowcy grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo prowadzone jest w sprawie o czyn z artykułu 174 paragraf 1 KK, zagrożony karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, wyjaśniła prokurator.